temu za siedmioma górami, za siedmioma morzami, za siedmioma lasami. Zaraz. Przecież to nie ta bajka. Zacznijmy od nowa. W pewnym małym miasteczku działała mała rodzinna firma pod nazwą Twój pierwszy ślub. Prowadziły ją same kobiety. 8 ciotek z rodziny Kwiatkowskich. Zdolne cioteczki znane były w okolicy z tego, że z każdej dziewczyny potrafiły zrobić najpiękniejszą pannę młodą. Kiedyś ta rodzinna firma z dużymi sukcesami świadczyła kompleksowe usługi ślubne. A dziś firma podupadła. Tak jak życie małżeńskie wszystkich 8 ciotek. Mówiono nawet, że może mieć to związek z wiszącą nad rodziną klątwą. Klątwą, według której kobietom w tej rodzinie z facetami nigdy się nie udaje. Przychodzi patrzenie niż myślenie. Etam, ja w przesądy nie wierzę. Jestem Gabi od make-upu i jedyne, w co wierzę, to to, że wszyscy faceci są do kitu. Chociaż czasami bywają nawet romantyczni. Mój ex kiedyś do mnie powiedział: Gabi, co byś powiedziała na kolację, przy świecach, u mnie, dzisiaj tak o 19:00. Ja na to: kotek, będę punktualnie o 19:00. A on na to: wiesz, tylko bądź tak o 17:00, bo kolacja sama się nie zrobi. Sądy nie wierzę. Mam na imię Eliza i jestem menadżerką.
I jedyne, w co wierzę, to to, że wszyscy faceci są do kitu. Pytam kiedyś mojego. Ładne mam oczy? Ładne. Ładne mam usta? Ładne. Ładne mam włosy? A on do mnie: Eliza, co jest kurwa? W lustrze się przestałaś odbijać! Sądy nie wierzę. Jestem ciotka Bronka, sprzątaczka. Faceci są do kitu. Tak. Seksowni mężczyźni. Mój Boguś powiedział do mnie kiedyś tak. Wiesz, kochanie, pojawiła się Viagra dla kobiet w postaci kremu, którą trzeba sobie nacierać stopy. Tak. A ja, na co mnie to? A on: podobno dzięki temu można dłużej stać w kuchni. Ja w przesądy nie wierzę. Jestem Aldona i jestem niezastąpiona. Jedyne, co wierzę, to to, że faceci są, no jacy, do kitu! Słuchajcie, na świecie jest tylko jeden. Jeden, jedyny mężczyzna, który zrozumie i zaakceptuje kobietę ze wszystkimi jej wadami. To skromny. Skromny facet o imieniu Jack. Jack Daniels oczywiście! Etam! Ja w przesądy nie wierzę. Mam na imię Aleksandra i robię pazurki. I jedyne, w co wierzę, to to, że faceci są do kitu! Tak, mężczyźni potrafią być szarmanccy. Ale gdy facet otwiera kobiecie drzwi do samochodu, to albo samochód jest nowy, albo... kobieta! Ja też w przesądy nie wierzę. Jestem Alicja, ciotka Alicja, zawodowa stylistka. I jedyne, w co wierzę, to to, że faceci są do kitu. Do kitu. A wiecie, kiedy chłopiec zmienia się w mężczyznę? Nie. Kiedy przestaje obgryzać paznokcie, a zaczyna drapać się po jajach! Ja też w przesądy nie wierzę. Mam na imię Monika, jestem fryzjerką. I jedyne, w co wierzę, to to, że faceci są nam, kobietom, potrzebni. Co? Tak, tak, moje panie. Bo jakby wyglądało nasze życie, gdybyśmy były same, bez nich? Co? Okej, okej.
No dobrze już. Faceci, są do kitu. No! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. O, dzień dobry. Co wymyśliła? Pokaż, co to ma. Pokaż.
mówisz? Przyleciałam do was z daleka, wy nawet się nie cieszycie. No Marta, no jasne, że się cieszymy. Tylko czemu nic nie dałaś znać? No bo to miała być niespodzianka. No to ci się udało. No, chyba nie do końca. Nawet się ze mną nie przywitałyście. Wybacz, kochana, normalnie nas zamurowało. Bardzo wszystko. My jesteśmy w szoku. Martunia, to jesteś. Cześć, kochana. Ale was dużo. Oj, dużo ciotek to nas. Witaj, kochana. Witaj. No, cześć, cześć. Witaj. Wiecie co? No. Tak naprawdę... To ja mam dla was prawdziwą niespodziankę. Prezenty? No, w pewnym sensie prezenty. Może jeden. Słuchajcie. Jeden dla nas. Oj, to taki przechodni chyba. Proszę dla ciebie. Co? Proszę. Pocztówce? Pocztówki. Proszę bardzo. Dla ciebie. Proszę. Że ich miłość poniewiadła. Mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat. Marta Kwiatkowska, to ja. To wiem. Jan Gancarek. Serdecznie zapraszają na uroczystość zaślubin, która odbędzie się 6 kwietnia 2019 roku o godzinie 17:00 w kościele świętego Joachima w Dobrej Woli? No nie. No to ci się udało. Naprawdę. Wiecie co? Tylko no... Jest jeden problem. Jaki, Martusiu? No, nie widzicie? To widzimy. Mnóstwo pracy. Co ona ma w sobie? Co jest? A jakie się ubierasz? A jaka cera? Ja się z tym nie wyrobię. Gdzie ty się chowałaś, dziewczyna? Chyba na głowie. Skąd ty to wzięłaś? I mało czasu. No bardzo. No właśnie. Ale no jak, drogie ciocie, no pomożecie? Pomożemy! Super! No już po prostu nie mogę się doczekać. No my też! Do zobaczenia! Dobra, szybko. I co my teraz zrobimy? Jak to co teraz? No a klątwa? Tam! Ja tam w klątwy nie wierzę! No klątwa klątwą, ale wiecie, że nam z facetami się nie udaje! Tak, no tak, prawda. Bo faceci są... Do widu! No właśnie! Dlatego coś musimy zrobić. Jakieś pomysły? Przestańcie! Marta sama powinna do tego dojść! Tylko po co? Żeby cierpiała tak jak my? Święta prawda! Żeby cierpiała tak jak my? To co robimy? Trzeba ją skutecznie do tego ślubu zniechęcić. Tylko tak, żeby tego nie zauważyła. Czyli jak? Róbmy swoje, jak zawsze. A przy okazji sprzedajmy jej kilka historyjek z naszego jakże udanego pożycia z facetami. A wtedy? Sama zrozumiem!
najmłodsza z rodziny Kwiatkowskich. I jedyne, w co wierzę, to miłość. Wielka, romantyczna miłość. Przyleciałam do Polski, by wziąć ślub z moim ukochanym Jankiem. Moje ciotki od lat prowadzą swój salon i wiem, że w tym ważnym dla mnie momencie życia mogę na nie liczyć i że mi pomogą. Zwłaszcza, kiedy nie ma już mamy. Już nie mogę się doczekać. W końcu biorę ślub z mężczyzną mojego życia. Jestem taka szczęśliwa. Obsypywał kwiatami. Co przychodził, to róża. Imieniny róża, urodziny róża, rocznica róża, bez powodu róża. No dobrze. Ale słuchajcie, kiedyś była taka moda, że się te róże suszyło. No tak, tak. Pamiętam. I ja miałam cały pokój w tych różach. Suszonych. Wszystko by było w porządku, gdyby nie te pajęczyny. I w końcu się wkurzyłam i te róże wyrzuciłam. No i tam Siosiu! Ale on przyszedł i mówi do mnie tak: Gabi, a gdzie są te róże ode mnie? A ja mówię: słuchaj, naprawdę, już miałam dosyć tych róż. Przestań mnie tak przynosić. Nie wiem, kup mi majtki, skarpety, rajstopy. A nie, no stop te róże. Praktycznie. No praktycznie, praktycznie. I słuchajcie, od tamtej pory nic. Ani jednej róży. Przychodzi do mnie z prezentem, ja mówię: słuchaj, a chociaż taka mała róża. A on do mnie: no jak? Przecież sama chciałaś majtki, skarpety, rajstopy. Faktycznie. Moja sąsiadka też miała takiego romantycznego. Wszędzie w jej domu były świeczki. No, trochę jej pozazdrościłam i też przygotowałam lampki wina. Rozpaliła mnóstwo świeczek. Na to wpada mój mąż z krzykiem: zwariowałaś? Chałupę chcesz nam spalić? O czym? Zabrał mnie do Rosmana i kupił świeczki. Widzisz? Ale takie,
na baterię. Ale wymyśliłam. Nie no, dziewczyny. Ja tam uwielbiam świece. No chyba każda kobieta uwielbia świece. Tak. Marta, o rety dziewczyny, jakie wielkie coś. Pokażę bazarek czasowy. Na bogane, na kasę. Na kasę, panie. Brylanty, ale to jakie. Wiecie co? To było na lazurowym wybrzeżu. Janek zabrał mnie tam w moje urodziny. Poszliśmy na plażę, by zobaczyć piękny zachód słońca. A gdy tam dotarliśmy, to wszędzie paliły się lampiony. Na baterie? Nie. A dodatkowo dookoła były piękne kwiaty. Wtedy serce zaczęło mi mocniej bić, a on... ukląkł. Wyciągnął ten wielki... Co? Wielki? No właśnie ten wielki pierścionek zawiększył. No i mnie zapytał. A co ty? Słuchajcie, my to byliśmy razem po pierścionek. A co? No tak. My też. I mój Boguś mówi, no, który chcesz? A ja, no wiecie, ja taka skromna, nie? Najdroższy. Tak. Ja mówię, no wiesz, no nie wiem. Taki za 5000. Nie, no taki z cyrkoniami. To ty rzeczywiście skromna jesteś. Tak. Szalona. Pierścionek to nic, ale jak my pojechaliśmy kupować obrączki, to ja w aparcie wybrałam najdroższą. No i z brylantem. Jak. No jak mierzyłam tą obrączkę, to nie mogłam jej później zdjąć. Cały sklep się zleciał. Pół godziny, mydło, inne sposoby. I nic. Eliza, ale to twój rozmiar był? Nie, no za mały mi baba dała. Nie no, dziewczyny. Najważniejszy jest gest. Szczera chęć, a nie jakieś konwenanse. Zgadza się. Mój też przyszedł mi się oświadczyć. Pamiętam, nawet się nie spodziewałam. To była jakaś rocznica. Już nawet nie pamiętam. Patrzę, idzie. Ale takim chwiejnym krokiem. Normalka. Tak, faceciwie był. Wchodzi. Pada na kolana. I mu. O, Gabi. Zostaniesz moją żoną? No, a ty? Ja w szoku. Wyciąga bukiet róż. Niesuszony. Ale w środku jest jedna sztuczna róża. Gabi, sztuczna róża? Tak, tak, taka sztuczna róża, a w niej pierścionek. A myślałam, że powiesz, co to za badziew? No nie. Zgodziłam się, wybuchnęłam śmiechę i powiedziałam, okej. A zauważyłyście, że faceci nie słuchają nas wcale i tego, co my chcemy? Tak. Mój mąż zawsze się mnie pytał, co chce dostać na prezent. No, no. Ty się ciesz, bo mój to się w ogóle nie pytał. No i ja mu mówię, że chcę nowy depilator. Po czym dostaję masażer do stóp. No i on znowu mnie pyta na imieninę, co chcesz dostać na prezent. I ja mówię mu, że chcę pierścionek srebrny z czarnym oczkiem. Wcale nie duże koszty. I co? Dostałam już bransoletki, kolczyki, naszyjnik, a pierścionka nie. A tylko na ten pierścionek czekałam.
Czekaj. Kochanie, odliczam godziny, kiedy staniesz się tylko moją. Moją żoną. Myślę cały czas o tobie. Wiesz jak? Widzimy się dziś. O, to dzisiaj randeczka. Jasne, jasne. Przed ślubem to kocham cię. Tęsknię za tobą. Pragnę cię. A po ślubie to inna bajka. Jak pieprzony doktor Jekyll, Mr. Hyde. Siadziu! Słuchajcie, wczoraj dostałam SMS-a od koleżanki. Czekajcie, co tam się czyta. Czekaj, czekaj. Pisze tak. Dzień 317 bez seksu. Słuchajcie dalej. I poszłam pobiegać sobie w klapkach, żeby w końcu przypomnieć sobie, jak to brzmi. Słuchajcie tego, ja też wam coś przeczytam. Godzina 21:21. Śpisz? Nie. A co robisz? A co potrzebujesz? Zapowiadać. Owoce śpią, czyli nasze dzieci. Nie. A dlaczego? Po czym wchodzi do domu zadowolony. Lekko nawalony. No tak. I sapie. Ale jestem zmęczony. Kładzie się na wersalkę. No. I zasypia. Normalka. Pewnie spodziewałaś się czegoś innego. Mam święty spokój! Świnia, mówisz, że ty ją wybierz.
pana. Co się stało? No on nie przyszedł. Jak to nie przyszedł? No jak to nie przyszedł? No normalnie. Nie przyszedł. Minia to chamieres. Mówiłam? Ale on przysłał tylko SMS-a. Żartujesz? Czytaj, czytaj. No i co? Przepraszam cię, kochanie. Jestem w ciebie wami. Zabawiłem z kumplami. No nie, kochana. Mam coś na te smuty. Bo to się na trzeźwo nie da. Nie, dobrze całuję, nie wiem po co. Żebyśmy my go nie pocałowali. Faceci, jak coś nabroją, to nie porozmawiają. No. Nie przeproszą. Tak. Tylko kwiaty. No ciągle te kwiaty. Proszę. Krzątają. Krzątają się. A może kawkę? Tak. A może herbatkę? Tak. Może ciasteczko? Tak. No już normalnie to mnie tak wkurza. No. Napijmy. Napijmy się. Napijmy się. Pi. No tak, tak powinno tak, być. Oczywiście. Tak. Najbardziej co mnie wkurzało w tym moim byłym, to, no, to wiecie co? No. Wszyscy dookoła, ale to wszyscy wiedzieli, że jak on idzie z kwiatami, to idzie przepraszać, bo coś nabroił. Wow! I wielkość bukietu! Napijmy się! Napijmy się! Co się dzieje? Mój to kiedyś w którąś rocznicę ślubu przyszedł do mnie zupełnie nachlany. No, nie dość, że kwiaty, to lody mi kupił. Taki duży tort lodowy. A najbardziej mnie wściekło, że nie mogą go wcisnąć do kosza. Dzieci chciały zjeść te lody, a ja wyrzuciłam je do śmieci. Ale wiecie co? Po 10-15 latach mam wrażenie, że ludzie koło siebie przechodzą obojętnie w domu. Racja. A dla mnie nieważne jest, czy on przyjdzie po pracy, przyniesie kwiaty, prezent, ale jak przyjdzie, no, odejdzie, no, od przodu, no, czy to od tyłu, no, od tyłu, tak, od tyłu i tak przytuli, no zwłaszcza od tyłu. Oho! Zabawiał się z panienkami! Słuchajcie! Weź, a ja! Następna! Mój mąż też był taki, że oglądał się za innymi dupami! Tak! A ja mówię do niego, weź się już nie oglądaj! A on, gdybym się nie oglądał za innymi, to byłbym nie rychtyś. Coś by było nie tak ze mną. No, faceci. No, słuchajcie, a my pojechaliśmy kiedyś na giełdę. No, do Bruszcza. I
Idzie mój facet z kolegą i w pewnym momencie oglądają się za jakąś dziunią. I słyszą: Boże, jakie ona ma brzydkie getry! Co? Też się obejrzałam. Patrzę, pupa piękna, no idealna. Nic dodać, nic ująć. Więc porzuciłam. No nie, jest w porządku. Po czym przeszłam kilka kroków dalej i pomyślałam: jaka ja głupia jestem. Przecież oni tak mówią specjalnie. Żebyśmy my nie myślały, że oni się czasami oglądają za tymi jędrnymi tyłkami. Za getry! Za getry! Wszyscy są tacy sami. Ale ściociu! No, mój Janek taki nie jest! Pi, Marta, pi! Pi, dziecko, pi! Jasne, jasne, nie jest. Pracowałam kiedyś jako grafiterka. I przychodził dosyć często jeden pan. Kupował bieliznę. No, to bieliznę. Dla żony! I przyszedł któregoś razu, słuchajcie, i chciał kupić stanik. Więc pytam, jaki rozmiar? A on spojrzał tak na mnie i powiedział: no, gdzieś taki jak dla pani. I co? Pewnie spojrzał ci jeszcze głęboko w oczy. A jak? Bo jaka jest najczęstsza wada postawy u mężczyzn? No. Łatwizna! Dupa oboku! Wiecie co? Naprawdę mam już tego wszystkiego dość! Dość naszego siadania! Udało wam się! Żadnego ślubu nie będzie! Marta! Marta! Masz! No, napijmy się! Aleśmy, dałem! Alicja, napisz! Chodź, puknij się! Za te biusty! Sobie trudu i wszystko źle. To się nie może udać. Nie tu, nie z nim. Czasami mami cię uda, że gdzieś tam inni lepsi są, a ty myślałaś, kobieto, może, że sobie życie z nim ułożysz. Jakie to dziwne, tyle lat mieć i naiwnym być aż tak, bo niby się człowiek nie poddaje, a byle co mu wcisnął i wierzy, i tak pada, wstaje, pada, wstaje, pada, wstaje. I w kółko tak.
mu się przydasz na coś. Raczej nie liczyłbym, choć ty odchodzisz, krzyczy, wracaj. I trudno się połapać w tym. Pieniędzy wiecznie głodny, prześwietla cię na wskroś. A gdy coś zwęszy, wrzeszczy, oddaj. Jakbyś to od niego dostała coś. A ty myślałaś, kobieto, może, że sobie życie z nim ułożysz. Jakie to dziwne, tyle lat mieć i na imię być aż. A on trochę poddaje, jak to na tobie mu zależy. I znowu palacz wstajesz, palacz wstajesz, palacz i tak leżysz. Leżysz. Będzie ostatni. Gówniany slogan. Jak całe nasze życie. Samotne ciotki w nędznej pipidowie. Marta miała marzenia, a my je zdeptałyśmy. My też je miałyśmy. Ciągle je mamy. Oj, mamy. I to jakie? Słuchajcie. Przestańcie biadolić. Tylko trzeba to szybko naprawić. Ale jak? Nie wiem, zastanówmy się. Dziewczyny, jak to było? Jedna za wszystkie? Wszystkie za jedną! Czy jakoś tak? Thank you.
wciąż samotne. Liczę dni, znów kilka ran. Zawodu ciernie, kocham cię, tylko tyle wiem. Mały plan i małe sny będą wielkie, gdy powiesz mi, że wierzysz w nas i powód chcesz. Kocham cię, tylko tyle wiem. Zanim cichy mrok ukołysze snem, chcę uwierzyć, że wciąż potrafisz kochać mnie. Ta noc zasłynie, kiedy świt zbudzi nowy dzień. Zakończenie jak cień okryje nas. Przyjdzie szybciej, niż bym chciał zatrzymać czas. I nam osuszczym zem. Kocham cię, tylko tyle i tylko tyle. To jedno wiem. Chciałabym cię przeprosić. Za co, ciociu? Za to nasze głupie gadanie. Tak naprawdę każda z nas marzy o takiej miłości jak twoja. Jeśli nawet nie będzie jak z bajki. Zobacz, jak wygląda nasze życie. Jesteśmy same, a ciągle wspominamy. W gruncie rzeczy są to bardzo ciepłe wspomnienia. Może i faceci są do kitu, ale my czasami też. Zaufaj swoim marzeniom, swojej intuicji. Tak naprawdę to my czegoś nauczyłyśmy się od ciebie, że warto kochać, póki jest na to szansa. Ale wiesz, ciociu, ja też się czegoś od was nauczyłam. Że faceci są czasami do kitu.
I understand the melody.
A czym my się tak naprawdę różnimy? Co? Wydaje mi się, że niczym. Realizacja światła i dźwięku.
Martyny Kowalskiej. Fotosy Rafał Drewa, Tadeusz Klimek. Realizacja wideo tam za Państwem z tyłu Przemysław Snomek. Kierownictwo produkcji Jolanta Błaszczyk oraz Monika Jastrzębska. Życie Krzysztof Kowalski na kapitale. Reżyseria Krzysztof Kowalski. A teraz, drodzy Państwa, zapraszamy do wspólnej fotografii. Zaraz wyjdzie nasz pan fotograf. Ustawi się na jakieś drabince albo skoczy komuś na ramiona. Panie się pięknie uśmiechają.